Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Reinet King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy tutaj na tych schodkach po kilku walkach, no i w sumie niewiele przeszliśmy, jakby nie patrzeć. Tak więc już w tej chwili atakujemy kolejnych naszych przeciwników. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę nam lepiej pójdzie, jeżeli chodzi o fabułę. I tak, kolejne esencje nam wpadły, to nie jest dobrze. Lecimy od razu z prowokacją. I po tej walce coś wam jeszcze pokażę, bo zauważyłem coś ciekawego. Pora na Brauma! Coś, czego nie zauważyłem jeszcze w runach. Nikt z was też mi o tym nie powiedział w komentarzach, więc myślę, że i wy nie zauważyliście tego. Ale to dopiero za chwilę zobaczycie. MFK jak zwykle klepnięcie. Może przyspieszymy to trochę? Kurde, nie podałem pół grozę non stop. Czy to mi się przyda? Teoretycznie tak. Możemy tego bez problemu jeszcze odsunąć od siebie. Zaraz MFK i tak będzie atakować, więc raczej zabije mglistego czarnoksiężnika. Dobra, no zróbmy to w ten sposób. Tu go jeszcze pykniemy. Dobra, akurat zabijemy bez problemu. Możemy odpalić tarczownika już. Leczenie wpadło, to nie jest problem. Przeżył, cholera. Pierwszy raz ktoś przeżył nasze ataki. No to dobra, jeszcze raz to. Walniemy naszym dwustrzałem, ale nie, bo to już nie przeleci tutaj, kurde. No dobra, to dwurówka. Serio przeżył? No nie. To nie miało tak być. To nie miało tak być. Ale to też nie jest problem. Idziemy to w ten sposób. Tu damy jeszcze raz niewłomność. I zaatakujemy, chociaż to jest walka dwufalowa. Może lepiej byłoby użyć ulta. Kurde, jestem ciekaw, jak działa ta umiejętność, jak ona wygląda. Dobra, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. A czemu nie poszły ogniki? No właśnie. Dziwne to było. That was weird. A, ale ogniki dobiły, dobra, i co za 1000. Ale to też nie jest problem, bo MFK jeszcze zaatakuje. Ubijamy tą książkę, MFK jeszcze zaraz pierdyknie zraz. Tylko tak, żeby ten Braum wbił ten trzeci stack. Nie wiem, czy nam się to uda zrobić. Jest 98, dobra, to nam się uda zrobić. To nam się uda zrobić. Trzy krytyki? Wow. Do 152. No prawie. Dlatego tak, użyję niezłomności. Powinno nam wskoczyć teraz. Wskoczyło. Wracamy do normalnej walki i zobaczymy miażdżący nalot, jak to wygląda. Serce Freljordu. No, powiem szczerze, że ult Brauma już znacznie lepiej wygląda niż ten ult Ari. Nie powiem, troszeczkę się rozczarowałem tym ultem. Dobra, i co ja wam chciałem pokazać? Kochani, ja zauważyłem i myślę, że będziemy to rozpozywać w sumie na streamie, bo to jest ostatni odcinek przed streamem. Jest w sumie czwartek, więc jutro tego już nie nagram. Kochani, mamy coś takiego jak te runki, prawda? Odblokowaliśmy już czwarte poziomy. Ale oprócz tego jest coś takiego jak atut maestri. I tego już nie zauważyłem wcześniej. Weźmy na przykład taką, albo takiego Brauma. O, to jest lepsze. Zauważcie, że wszystkie punkty, które rozdajemy w runach na konkretny atut, daje nam jeszcze inne wzmocnienia. Więc jeżeli użyjemy na przykład trzech run w bastionie, no to mamy zmniejszone obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych o 30%. I tak dalej, i tak dalej.
To jest ilość run, które musimy wsadzić w dany atut. Więc w sumie jest to spoko. Lepiej specjalizować się w jednym niż we wszystkich tam po trochu. I myślę, że będziemy to rozpracowywać już na streamie, bo jak widzicie, tutaj pododawałem jakieś specjalizacje i runki do naszych postaci, którymi chodzimy w tej chwili. Ale oprócz tego została nam jeszcze Ilaoi, Yasuo i Pyke. Chciałbym się skupić na tych właśnie trzech postaciach na streamie, więc myślę, że pozamieniamy nasz team troszeczkę na tego streama. Ale jeszcze jedno, zauważyłem, że w naszym dzienniku możemy odebrać nasze dwie nagrody jeszcze, więc odbierzemy sobie te księgi wiedzy, Ari i Miss Fortune. I widzę, że nam niewiele już zostało, jeżeli chodzi o księgi wiedzy. Ledwo 5 sztuk. Więc zbliżamy się powoli, zbliżamy do końca. Mamy dosyć sporo zebranych tych książek i informacji, więc to też jest spoko. Oczywiście będę chciał przejść to na 100%, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tak, kochani, specjalizacje również chyba... A nie, specjalizacji nie rozdałem. Dobra, ale to nie ma większego znaczenia. Chyba, że weźmiemy sobie jeszcze do Brauma cokolwiek. Dobra. Myślę, że to będzie spoko. W MF-ce możemy w sumie dodać do dwustrzału coś. Krytyk 40%. Dobra, niech będzie krytyk. I w Ari może charm. Ale to nam w sumie dużo nie daje. W sumie nam to dużo nie daje. Może w te kulki byśmy dali coś? Bo tak to jedyne umiejętności, z których korzystamy, to jest podstawowy, ogniki, charm i leczenie. Nic więcej. To może w leczenie coś dodamy. O, to jest spoko. Wskrzeszenie powolonego sojusznika z 60% zdrowia. Dobra, to już mamy z głowy. Resztę już będziemy się zastanawiać na streamie, żeby tutaj naszego czasu odcinkowego nie tracić. Na streamie możemy siedzieć ile chcemy, więc to nie jest większy problem. To jest jakaś zagadka. Zabezpieczenie na tych drzwiach blokuje dalszą drogę. Odpuść. Znaczy opuść, nie odpuść. My nie odpuszczamy. To kurde, czy nie możemy wejść w żadną interakcję? Tam jest coś zapieczętowane. I tu chyba coś musimy przejść. Czy my wszystkich odblokowaliśmy? Chyba tak. Weźmiemy naszą MF-kę jako następnego bohatera. Loch Thresha. Niższe sale. No tu będzie dosyć sporo takiej walki, coś mi się wydaje. Samo blokuje drogę. No lipa pod tym względem. Wolałbym tych walk nie robić. Kto to? Nie wiem, ale to pierwszy nieumarły, który nie rzucił się na nas od razu. Kim jesteś, przyjacielu? To za chwilę. Tu widzę, że jest jeszcze do regeneracji kapliczka. Tam jest więcej książek. Punkt zapisu sobie zaznaczmy. Dobra, kim ty jesteś? To nieumarłe stworzenie nie zauważa niczego wokół siebie. Zdaje się być w swoim świecie, czekając na coś. Masz coś na sprzedaż? No to sklepikarz. Ohoho. Uohohoho. Dobra. Kim jesteś? Bez imienia. Nie pamiętam. Jesteś służącym Thresha? Ja jestem Pustoszem. Thresh pozwala mi trwać. Szukam wyjątkowych rzeczy dla niego. I pokazuję mu. Dlaczego nas nie atakujesz? Thresh bierze wiele rzeczy. Ciągle z nim walczyłem. Dlatego odebrał mi mój gniew. Zaczekam na następny rozkaz Thresha. Czyli jest jakiś nieumarły. Na które piętro chcesz się teleportować? Teleportuj się do niższych sal. Da się to w ten sposób zrobić? Ej, nas tu nie było. Nie, byliśmy tu. Czemu nie możemy się teleportować? Nie rozumiem. No mniejsze. Mniejsza o większość, kurde, kolejni. Może go wykiwam? Aha, ha, ha, ha. Kota.
O nie, nie. Katalogi pierwsze. Ten arkusz zapisano drobnym, pięknym pismem. Dokument nie jest podpisany. Niniejsza dokumentacja służyć ma zarówno potencjalnym gościom, jak i aspirującym bibliotekarzom. Opracowałem system, według którego przechowywane są w tej biblioteczce... Jeszcze raz. Opracowałem system, wedle którego przechowywane są w tej bibliotece niezliczone rękopisy, tabliczki, artefakty, portrety, ozdoby oraz przeróżne akcesoria. System ten nie nosi obecnie żadnej nazwy, jednak z pewnością jakaś zostanie mu nadana w przyszłości. Rzecz jasna, stosowanie się do niego nie jest obowiązkowe. Użyłem go w taki sposób, by korzystanie z niego nie nastręczało problemów nawet dziecku. Zachęcam do sprawdzenia rewersu tego arkusza, gdzie odnaleźć można klucz do nawigacji po naszym sanktuarium wiedzy, który pozwoli utrzymać się w doskonałym porządku. Ujmując rzecz w kilku słowach, odnoś przedmioty tam, skąd je wziąłeś. Tylną stronę arkusza zapisano gęsto zawiłą legendą, która kataloguje książki i inne obiekty w nie mniej niż 27 przymiotnikowych kategoriach, z których każda ma swoje podkategorie. W rzeczy samej to system doskonały. Nie chcę się z wami tłuc na razie. Dobra, chyba możemy jeszcze tędy przejść. Szybki lód. O, ach, co my tu mamy? Nowa twarz? Ale nie jesteś sługą Thresha. Mimo to nie siedzisz w zamknięciu. Interesujące. A więc masz tutaj władzę i tak nie możesz jednak poruszać się tutaj swobodnie. Jestem pewien, że twojej uwadze nie uciekły strzeżone drzwi. W tym miejscu roi się od barier, które tylko potężni są w stanie zniszczyć. Ale możemy pomóc sobie nawzajem. Ja pomogę ci zniszczyć bariery, a ty uwolnisz mnie zza krat. Co ty na to? Umowa stoi? Nie, nie słuchaj go. Próbuję cię oszukać. Jak tylko go uwolnisz, wbiję w ciebie swoje haki. Nigdy nie uciekniesz. Zapomniałem przedstawić cię sąsiadowi. Nazywa się Seth. Ja jestem Glyn. Robi to zawsze, gdy pojawi się ktoś nowy. Wszystkich próbuje obrócić przeciwko mnie. Nie masz powodu, aby mi wierzyć, ale to on próbuje cię zwieść. Nie ufałbym mu, gdybym miał wybór. Łżesz! Łżesz! Najlepszą drogą na zdobycie zaufania są czyny. Jeśli sobie pomożemy, to możemy sobie zaufać. Ja pomogę pierwszy. Potrzebujesz amuletu z czerwonym kamieniem. Taki amulet znajduje się w pobliskiej komnacie wzdłuż korytarza. Nie mógłbym wejść do tej komnaty nawet wówczas, gdy byłbym wolny. Jest tam pełno totemu przeciwko nieumarłym więźniom. Jeśli tam pójdziesz, zostanie z nas wyssana energia. Przynieś mi kamień, a ja pokażę ci, jak go użyć. To sztuczka, jedna wielka pułapka! Idź, nie masz wiele czasu. Nie wiadomo, kiedy Thresh wróci i zauważy twoją nieobecność. A nie, 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 nie. Pak, 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 pak. Uciekamy dalej. Nie chcemy walki, chcemy przejść jak najdalej. O kurde. Jeszcze tutaj ich więcej jest. Oh, shit happens. Dobra. Kamikaze. No nic, myślałem, że nam się uda trochę dalej. Zmierzyć się z Braumem? Ale mamy przynajmniej 3 fale, więc w sumie nie jest źle. Nie jest źle. Który ma mniej HP? Oboje mają tyle samo HP, plus ten ma podpalenie jako zwykły atak. On zaatakuje, prawda? Tak, jeszcze ją podpalił, cholera. Au, 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 au. Czy ty możesz już go klepnąć? 598, 711 i w sumie ty zaatakujesz jako druga. To nie jest źle. Namierzam cię. Taunta chyba nie będziemy dawać na razie. Chyba nie, chyba się nie opłaca. Ale... na dwie akcje. Też nie jest dobre. No nie, no dobra, walimy po prostu. Nie wiadomo, czy on ma nie do tarczki, więc trochę zbijemy to. No właśnie, o tym mówiłem. Trzeba mu to zbić. Już teraz myślę, że nie będzie miał szans. 330 krytycznego, to jest piękne. Kolejnego wroga mniej. Jedna fala ukończona. Teraz pożaracze strachu. No więc tamcik standardowo.
i obrona. Teraz dwa ataki mi go polecą. A przynajmniej jeden. No, jednak dwa. O kurde, nabili mu staki. 80%, niestety. No, to było mocne. Więc Ari będziesz leczyć na pewno. Na pewno Ari będziesz leczyć, bo Braum dostał po nosie, niestety. Teraz wszystkich uleczymy. Nie potrzeba. Lecimy ze wstrząsem. To ta MF-ka dostała to podpalenie, kurde no. Leja szybkości. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Tego jeszcze nie widzieliśmy w sumie. 6 ładunków, kurde, to już będzie 12. Mnou się nie martw! Ratuj poro! Jeszcze takie jedna ataki i będzie problem. A nie uleczyliśmy mu tego. Ej, dobra, to też jest fajne. To też jest fajne, ta umiejka jest fajna. Czemu ty? O Jezu, ile on healę dostał. Spoko. Zaraz będziemy mieć kolejne gulda, ale to już na kolejną falę wykorzystamy. Tu znów polecą, prawda? Nie, ten się będzie bawił mieczami. To też nie jest problem. Jesteś lepszy. 18, to jeszcze nie jest źle. Dobra, co my teraz zrobimy? Ładunek esencji. Tak, bez szału, ale dobra, możemy w sumie te ogniki dać. Możemy dać te ogniki, bo one przechodzą chyba na dalszą falę, z tego co pamiętam. Szybki, dobra, na zwykły. Zasługujesz na swoją historię i to straszne. I kolejny. Teraz pytanie, używamy Ari czy Brauma? Chyba Ari. Czy Brauma? Nakłada na wszystkich sojuszników tarczę. Ale nam to nie przeszkadza w żaden sposób, bo i tak tylko jeden zaatakuje. No dobra, to tak, zrobimy to w ten sposób. Walniemy tego. Ten najbardziej będzie wkurzający. Teraz będzie Ari, ogniki już zaatakowały za 500. I tu zada 1000 obrażeń magicznych wszystkim wrogom i nakłada na nich osłabienia w postaci trucizny. No to w postaci wszystkiego w sumie. Ich życie jest moje. Więc Ari, atakuj. Niestety te odcinki, dwa, które dostaliście właśnie w ten piątkowy dzień, będą zapełnione walką i to taką walką w sumie byle jaką. Próbujesz mi zaimponować? Ła. Jak ty się zrespisz, to dostaniesz naprawdę po dupce. Dostaniesz ewidentnie. Ła, dobra, ten ulcik jest fajny. Ale on chyba nie nakłada tych głowiem. Nie nakłada. Na szczęście nie nakłada. Więc tak, ja bym go odepchnął trochę. Aby jak najbardziej go w czasie przesunąć, bo MF-ka pewnie będzie potrzebować dosyć sporo, no właśnie. No to by go zabiło. Ari chyba jeszcze może go równie dobrze farmować. No i fajno. A nie, on jest wrażliwy. Prawie 4000 krytyk, 3900. Ładnie. Kolejne nacięcie na skrypie. MFK ładną robotę robi. Moja magia rośnie w siły. Ile expo dostaniemy? 2160, ładnie. Ua, jak te levele pięknie podrosły. Dobra, tak się broniliśmy rękoma i nogami przed tymi walkami, ale widać nie były jakieś... Kurde, jeszcze jeden. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Szybko lutujemy. Czytamy, ten arkusz, katalogi 2. Ten arkusz zapisano drobnym, pięknym pismem, choć pozostawione gdzieniegdzie plamy atramentu znaczą miejsca, w których pióro było mocniej dociskane do papieru. Dokument nie jest podpisany.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że z uwagi na ogromny rozmiar tej biblioteki oraz nieprzebrane zasoby rękopisów, tabliczek, artefaktów, portretów, ozdób i przeróżnych akcesoriów, poruszanie się po tym przybytku i odnoszenie przedmiotów na ich miejsce zajmuje sporo czasu. Jednakże równocześnie należy zdać sobie sprawę z tego, że z uwagi na ogromny rozmiar tej biblioteki oraz nieprzebrane zasoby rękopisów, tabliczek, artefaktów, portretów, ozdób i przeróżnych akcesoriów Sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by nasze zbiory były właściwie opisane, skatalogowane i nade wszystko łatwo dostępne. Zadbać o to musi zarówno autor tych słów, jak i czytelnik. Nadmienić jednak muszę, że poświęciłem wiele lat projektując ten system. Powtarzam, odnoś przedmioty tam, skąd je wziąłeś. Naprawdę, to już jest robienie z człowieka głupka. Katalogi 3. Ten arkusz zapisano drobnym, pięknym pismem, choć część słów została niemal siłą wyryta w papierze. Dokument nie jest podpisany. W żadnym wypadku nie rzucam oskarżeń pod adresem konkretnego potencjalnego gościa ani sumiennego bibliotekarza o bezduszne lekceważenie celu istnienia tego przybytku, ani nie podważam wagi naszej pracy i organizacji tejże. Nie, lekceważenie na tym polu to potwarz wymierzona nie w jednostkę, lecz w całą ludzkość. Nie chciałbym jednak wskazywać, czy to moim przełożonym, potencjalnym gościom, czy sumiennym bibliotekarzom, że to naruszenie jest 37. próbą skalania systemu katalogowania naszego sanktuarium. Gdybym tylko miał ku temu odpowiednie środki, nakazałbym takiemu niedbałemu delikwentowi klęczeć na grochu, by dostał nauczkę, wszak z pewnością w jego życiu brakowało roztropności, rozsądku, sprawiedliwości społecznej, ludzkiej przyzwoitości oraz rodzicielskiej miłości. Powtarzam więc po raz kolejny. Odnoś przedmioty tam, skąd je wziąłeś. Ale są marudy. W celi marnieje jakiś więzień. Porozmawiaj z więźniem. Czy to sen? Chyba tak. Śnie od tak bardzo dawna. Otwórz drzwi do celi. Serio? Serio? Naprawdę, gro. Ostrożnie, to czadko jest naładowane. Really? Jeszcze z tym panem się musimy zabawić. Kurde, no. No jeszcze zatkuję jako pierwszy? Nie. Na szczęście nie. Czy ja cię mogę odepchnąć w jakiś sposób? Mogę cię odepchnąć w jakiś sposób. Czy ty jesteś odporny na ogłuszenia? Nie jesteś odporny na ogłuszenia, dlatego Ari, ty robisz swoją robotę też w ten sposób. Wam tu go pokażę. Trochę odepchniemy, tu go szczarmujemy. Żegnam pana. Tu aleja mocy wpadnie. No i co? Musimy go jeszcze raz odepchnąć najlepiej. On będzie irytujący strasznie. On na czarm już jest odporny niestety. Ale możemy go tłuc dalej. Jakiś krytyk, nie? Nic, 0-0. Odpychamy dziada. Jeszcze krytyki wpadł pięknie. Nawet się nie ruszy biedek. To co zrobiliśmy teraz było naprawdę calculated. Nawet się biedny nie ruszył. Nawet się biedny nie ruszył. To była idealna walka jeszcze? Aha, czyli nam to anulowało, rozumiem. Pora się posilić. No sztychami. Jeszcze ponury upiór. Ostrożnie, to cacko jest naładowane. No bez jej. No bez jej. Ale ty też nie jesteś odporny na ogłuszenia, kochany. Ale chyba nam się nie uda tylko zrobić w ten sposób, jak chce. Mewka standard, klepnięcie. Braumiku, kochany, czy tobie się uda? Nie uda ci się. No dobra. Zaatakujesz tą moją MF-kę. No ale niedługo. A teraz dostaniesz po nosie. Jak MF-ka cię klepnie, to cię zaboli. Ja ci to obiecuję, że cię zaboli. I to bardzo mocno cię zaboli. Ari tutaj tyknie za 393 chyba. Dobra, już nie ma sensu go klepać dalej w ten sposób.
ich bram tłucze w zwyczajny sposób. 1490. Jeszcze raz go musimy piznąć i to mocno, więc ja bym użył ulta od Ari. I go powinniśmy utłuc. No i zwykły atak wystarczy. Po co ci to było? Masz nauczkę? I po co ci to było? Wiem, za 23 poziom wbijemy. Ręka, serce ze złota. O, stary item z Lola, jak ja go pamiętam jeszcze. To były czasy, gdzie grałem w Lola jeszcze tak dosyć porządnie. Pamiętnik Nekrita 3. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Viego odizolował królową Izoldę i nie pozwala komukolwiek z nią pomówić. Nikogo nie wpuszcza do ich zamkniętych komnat, nawet pokojówek. Sporo nasłuchuje pod drzwiami, przez co teraz czuję się jak skończony idiota. Słyszę, jak ciągle gada, jednak ona nie ma nawet siły mu odpowiedzieć. Straszne. Tu zaś życie toczy się dalej, choć obawiam się, że z dnia na dzień staje się ono bardziej chaotyczne i niebezpieczne. Gdy Viego nie chce odpuścić, królewskiego apartamentu, muszę wykrzykiwać wszelkie wieści przez zamknięte drzwi. A cóż to są za wieści? Nieudane zbiory, zamieszki na ulicach, zakony rycerskie grożące naszym sąsiadom. Podsycane są stare waśnie między tymi zakonami, przez co obawiam się, że bez ingerencji króla skończą się one rozlewem krwi. Mam nadzieję, że Kalista odnalazła coś, co pomoże Izolde, a tym samym naszemu królowi. Nawet jeśli jej się uda, pozostaje jedna kwestia. Czy królestwo przetrwa dość długo z tak nieobliczalnym władcą? Czy nie zapędziliśmy się za daleko w świat pełen złych rządów i chaosu, z którego nie ma już powrotu? Czekajcie, czekajcie. Czy ja tu widzę Kalista? Czy tu chodzi o naszą Kalistę z Lola? Jak najbardziej. Czyli Kalista była jedną ze sług Viego. Tego też nie wiedziałem. Wcale się nie zdziwię, jeżeli Nekrit kiedyś, prędzej czy później, będzie właśnie w Lidze Legend. Może być to ciekawa postać, jako taki właśnie stricte mag. Takich totalnych magów w LoLu jest naprawdę bardzo mało. O, jeszcze zrespił sobie jakiegoś pachołka. No nie mów, no nie chcę już walczyć. Ile was tu jest, no? Za dużo. Tu tych walk jest naprawdę za dużo. Jest ten amulet. Celi marnieje jakiś więzień. No, naprawdę. Naprawdę. Tarcza Freljordu, czyli to jest ta tarcza od Brauma. Dobra, jeszcze może zdążymy zrobić te walki. Jeszcze która padła, świetnie. Jeszcze jeden krytyk i jeszcze jedna dodatkowa tura. Uhuhu. No i zabiła. Właśnie tak trzymać. No i zabiła. Tylko Ari teraz jak dostanie, to ją zaboli. Ale brał ma jeszcze akcję, dobra. To ją nie zaboli jednak. Chodź tutaj, koleżko, chodź tutaj. Ty się broń, bo on teraz będzie atakował. O, za 400, ale tarczka jeszcze jest. Tarczka jeszcze jest. Tak, dostał klepnięcie, więc dostanie teraz po nosie tym. Braum. Chociaż nie, on nie jest odporny na ogłuszenie, więc zostanie od Ari. I powinniśmy go już zabić. Tak będzie. Kryt. Zabijemy go na pewno. 4764. Piękne te kryty robi. No i te księgi jeszcze się musiały tutaj napatoczyć. Cholery jedne, no. Nawiedzone księgi. Jednego powinna sprzątnąć, nie, więc myślę, że skupimy się na ataku jednego. I tak, jak Ari użyje ulta, to tam ma chyba brak czasu regeneracji, z tego co pamiętam, prawda? Tak. Tego zabijemy już.
I tego dokończymy zwykłym atakiem. Środkowa tura wpadła. Szybkość Lisa. To niby jest tylko 20%, ale naprawdę robi robotę. Robi robotę. Dobra, moi drodzy, no ale niestety na tym skończymy. Weźmiemy jeszcze sobie ten amulet. Karłatny amulet, żeby go nie zapomnieć. No i co? Widzimy się na streamie za 2 godziny, teoretycznie. Bo ten odcinek wpadnie o 18. Tak więc, kochani, zapraszam was jeszcze raz na streama. Będziemy robić jakieś questy poboczne, bo mamy sporo chyba tego na topielczym porcie. Tam są te plotki i tak dalej, więc myślę, że sobie to porobimy. Może jakieś zlecenia i tym podobne. Tak więc dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie kanału. Dzięki za wszelkie komentarze wspierające oraz subskrypcje, bo naprawdę robicie robotę. Więc jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny. Dobra, trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.